Nazywam się Bartek Strowski, jestem dziennikarzem, prezenterem. Na przestrzeni lat współpracowałem z różnymi mediami tradycyjnymi oraz internetowymi. Przy drugiej części książki To nie jest hip-hop rozmowy odpowiadałem za 10 wywiadów, czyli jestem współautorem tej publikacji, gdzie chcieliśmy w sposób rzetelny i wyczerpujący przedstawić naszym zdaniem najciekawsze postacie sceny hip-hopowej w Polsce. Jestem wielkim pasjonatem takich gatunków literackich jak wywiady rzeka czy wszelkiego rodzaju biografie i bez fałszywej skromności mogę powiedzieć, że bez wstydu postawię książkę To nie jest hip-hop rozmowy, część druga na półce obok moich ulubionych pozycji. Ktoś mógłby powiedzieć, że jest to arogancja, a moim zdaniem jest to tylko pewność siebie, gdyż jestem pewny ludzi, którzy pracowali przy tej książce, jak i ich pracy.